Zapraszam na Puchar Polski. Do Krakowa. Emocji gwarantowane. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Budujemy tą formę pod ten najważniejszy okres tego sezonu, czyli pod ten trofeum, pod puchar. No i mamy taką nadzieję, że pojedziemy tam po to, żeby dać siebie 100%, zawalczyć na maksa, pokazać swój charakter, jaki ma Jastrzębski Węgiel i przywieźć ten upragniony puchar tutaj, do Jastrzębia. Expectations always the same, no? We want to win, we want to play in the best way, we want to arrive in the final and show our volleyball. I think in the last matches we improve our performance, and I think we are in good conditions, arriving in good condition for this Polish Cup. Historyczny finał, historyczne zwycięstwo. Pierwszy raz, jak się okazuje, do tej pory ostatni, żeśmy wygrali w 2010. Pamiętam bardzo dobrze ten turniej, dlatego że kilka dni wcześniej graliśmy, wydawało nam się, łatwy mecz w Atenach, ale przegraliśmy go zdecydowanie i byliśmy bardzo zdenerwowani tym faktem. Przyjechaliśmy na pewno nie w roli faworyta. Myślę, że inne zespoły były bardziej lepsze od nas, ale my byliśmy bardzo zmotywowani tą porażką w Atenach i udało nam się wygrać. No, pamiętam, że nasz zawodnik Paweł Abramow zagrał wtedy chyba najlepszy turniej w swojej karierze. Został wybrany MVP i on był takim liderem tego zespołu. No każdy jest do ogrania, nie będziemy się oszukiwać i tutaj bym już nie nawiązywał do miejsc w tabeli. Tak czy siak, to po prostu turniej, który rządzi się swoimi prawami i każdy o tym mówi, każdy o tym wie. Jak się przyjeżdża na puchar, to tam panuje taka swoja atmosfera czarująca i każdy mecz jest inną historią, dlatego bym nie wracał w ogóle do tej naszej wygranej w pierwszej rundzie, a po prostu bym się skupił na nas, co my mamy robić, jak mamy zagrać tak, żeby ten zespół pokonać, bo grają świetną siatkówkę w tym okresie, posiadają naprawdę super zawodników, no ale my też chyba posiadamy w swojej składzie dobre nazwiska, dobrych zawodników, więc szykuje się dobra batalia i oby to było święto siatkówki dla wszystkich polskich kibiców. Cieszę is the big team. This year they play really, really good. They play really, really good in attack. They play really good in service. The big opponent and serious candidates for arriving in the finals of the League 2. Wydaje mi się, że Puchar Polski to są takie specyficzne rozgrywki. No, trzeba wygrać dwa mecze, być skoncentrowany na dwa mecze. Przez całą ligę nie gra się dwóch meczy, gra się pojedyncze mecze. Niemniej jednak ja wierzę głęboko w to, że w końcu po latach posłuchy w pucharze zdobędziemy ten puchar i po to tam jedziemy. To też nie będziemy nawiązywać co do klasy rywala. Chłopaki robili co mogli, walczyli, no ale przewaga po naszej stronie była widoczna. Dlatego tak mówię, to już zostawiliśmy za sobą, skupiamy się nad każdym kolejnym dniem, żeby przytrenować jak najlepiej, żeby zbudować tą pewność siebie, tą formę. Jesteśmy naprawdę w dobrej dyspozycji, jesteśmy zdrowi, to najważniejsze, bo to zawsze była gdzieś tam nasza bolączka, kontuzje od samego początku sezonu. Teraz jest wszystko w porządku i przystąpimy do tego turnieju przygotowani na 100%. Idziemy do Krakowa, zagramy w pięknej hali, już nie pamiętam od jakich czasów ten turniej będzie rozgrywany wreszcie na takim obiekcie, który przystoi rangi tego turnieju. Dlatego wreszcie szefowie ligi się spisali i mamy naprawdę niezłe wydarzenia na niezłym poziomie, oby ten sportowy dopisał także. Jakoś ostatnie lata nam się udaje z nimi wygrywać. Natomiast no, nie ukrywam, że jest to bardzo dobry zespół, bardzo dobrze skompletowany. Na pewno będzie walka od pierwszej do ostatniej piłki, ale,
ale taka walka powinna być w każdym meczu, to są takie trochę slogany. Myślę, że zadecyduje dyspozycja dnia i w jednym, i w drugim dniu.